pięknych hymn i wspaniałe dzieci, wspaniała szkoła. I tak trzymać, kochani. Zobaczcie na nas tutaj, na tych panów. Jeden ma 90 lat, inny ma 88 lat. Ja trochę mniej, ale my ciągle jeszcze żyjemy i chcemy pokazać morskość Szczecina. Morskość i chcemy pokazać ludziom, którzy tu mieszkają, gdzie mieszkają. Kochani, tu na tej osiedlu Leduchowskiego i obok tam przecież postawiliśmy tablicę Maciejewicza, kapitana kapitanów, i obok jest ulica Maciejewicza. Jest wielu, wielu marynarzy, ale jest też wielu tych, których jak pytałem, kto to Maciejewicz, kto to Leduchowski, to nie wiedzieli. Teraz, kochani, mogą sobie poczytać. Poczytać sobie będą wiedzieli i będą też wiedzieli, że dzieci od dawien dawna, tak jak powiedział pan dyrektor, od dawien dawna opowiadają o kapitanie Leduchowskim. Opowiadają i będą opowiadać. To jest nasza przyszłość. Dzieci, nasza przyszłość. My pomału odchodzimy na te wieczne wachty, ale wy będziecie nas dalej reprezentować i to jest nasza nadzieja. Dziękujemy wam. Brawo dla nich. Poproszę dwa słowa naszego przyjaciela, nauczyciela ciężkiego przedmiotu, ciężkiego, bo matematyki. Oczywiście, nasz Zbigniew Zalewski i żeglarz, i prezes, wiele w jednym. Szanowny kapitanie żeglugi wielkiej Włodzimierz Brycy, mój przyjacielu, szanowni panowie kapitanowie, droga młodzieży, drogi panie dyrektorze, wszyscy zebrani tutaj mieszkańcy tego osiedla, na którym ja również tu mieszkam, małżonką. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj ta tablica powstaje. Wracam się do pana Leduchowskiego, syna. O wnuczka miałem na koloniach, bo był kierownikiem kolonii w latach 70. i 80. Wtedy poznałem właśnie wnuka. Chcę powiedzieć tak, że czytając historię Antoniego Leduchowskiego, to jest to zadziwiająca historia. Historia niesamowitego człowieka, walczącego o Polskę, walczącego o zasady, walczącego o etykę, szczególnie w zawodzie morskim. Tu, już od mówił Włoch, to przecież rozwijał szkolnictwo morskie w Trzebie, Gdyni, a potem w Państwowej Szkole Morskiej. Bywał na Lwowie między innymi, potem nie już na darze Pomorza, ale wykształcił wielu wychowawców, którzy tam bywali. O dziwo, którego syna uczył również matematyki, uczył astronomagacji, uczył lot. Był człowiekiem wszechstronnie ustawionym. To, co powiedział Włodek, dzisiaj jest nam potrzebne. Ja zakładałem, jak byłem wiceprezydentem wraz z kuratorem Bartnikiem i prezesem Polskiego Radia, Zbyszkiem Kosiorowskim, program edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży. Tysiące młodzieży wykształciliśmy, którzy pływają na żaglach, którzy również uczestniczą w township'ach, których po raz pierwszy wprowadziłem w 2007 roku, potem to prowadził pan prezydent miasta Piotr Czystek. I to bardzo dobrze. Zwracam się tutaj do młodzieży, do pana dyrektora, że dobrze, że taka szkoła jest w Łotku, że wychowuje tą morskość, że uczy tego, co jest na statkach, na żaglach, niesamowicie ważne. Dyscypliny, odwagi, a również takich pojęć jak sumienność, solidarność, wytrwałość. I tego musimy uczyć młodzieży, a to wszystko czyni między innymi kapitan żeglugi wielkiej Antoni Leduchowski. Genealogia rodu Leduchowskiego jest niesamowita. Zresztą to nazywano krabem, alką, ale równocześnie to była rodzina, która miała wielu duchownych i wielu zakonnych.
błogosławiona Maria Teresa Ledukowska. Mógłbym tutaj mówić. Trudno to wszystko wymienić. To była rodzina niesamowita. Był osobą równocześnie skromnym, prawym, ale równocześnie wymagającym. Jego wychowankowie nie mówili do niego Antoni, tylko mówili Tosia. Bo tak go szanowali. Dobrze, że ta tablica tu umieszczona na tym osiedlu, gdzie również w początkowych etapach, kiedy zamieszkiwali tu mieszkańcy, to dużo przedstawicieli zawodów morskich mieszkało. Kilku też jeszcze mieszka dzisiaj w pięknych kłaniach, bo ich uczyłem. Ja jestem trzecim tylko oficerem i są również kapitanowie, którzy byli wiele. Ja muszę Państwu powiedzieć, że też opłynąłem świat dookoła, ratarze młodzieży, 230 tysięcy mil morskich, wraz z tym najtrudniejszym przylądkiem Chor, gdzie w Sydney odbierała parada księżna Diana i ciąży Karol. Wtedy mi przyszło do głowy, może mi poziada, żebym mógł zorganizować takie koszyki w Szczecinie i się udało. I się udało. I to jest bardzo dobrze. W ciągu kilku dni miasto Szczecin odwiedza miliony ludzi, nie tylko z naszego kraju, ale i z zagranicy. To jest bardzo dobrze, że to pokazujemy, co w głowie mówił, morskość tego Szczecina. Bo ja, proszę Państwa, chcę przypomnieć, że w latach 90. mówiło się o zlikwidowaniu Wyższej Szkoły Morskiej. Wtedy ksiądz arcybiskup Majdański powiedział znamienite słowa z naszej archiepiskopatii. Tu w Szczecinie nic się nie likwiduje. Tu się w Szczecinie nic nie kończy. Szczecin się zaczyna. I nie pozwolimy zlikwidować Wyższej Szkoły Morskiej. I do dzisiaj ona istnieje. Teraz wykształciła się Politechnikę Morską, ale kształcimy znakomitych absolwentów, którzy później